Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu, można by rzec, że wymaksowanym magu, dlatego że przez weekend epicki znaleźliśmy maksymalne runki, co prawda nie wszystkie, jednej dość kluczowej w sumie nam zabrakło, do czego zaraz przejdę, no ale tak, już od dawna mówiłem, że dzięki temu, że właśnie mamy tych run w tym momencie tyle, ile mamy, ja tu przed odcinkiem zrobiłem reset, ale już tak bardzo się na tym nie skupiam, dlatego że tak jak mówię, no te maksy już praktycznie mamy, w tym momencie to są chyba jakieś okolice S115, coś takiego, maksymalnych runek szukałem w okolicach S100, myślę jakoś 12, coś koło tego, z tego co kojarzę, więc nie poszło to wcale tak źle, ale mimo wszystko nie jestem do końca zadowolony, do czego zaraz przejdę. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić Was na stronę eneba.com, która już w tym momencie wystartowała ze swoją ofertą na Black Friday. Jak widzicie, mamy wiele tytułów w jeszcze niższych cenach niż normalnie, możemy skorzystać z tej okazji, będzie trwało ona jeszcze prawie 2 tygodnie, no i przypominam, że korzystając z reflinka, który macie w opisie tego filmu, dostaniecie około 1 euro na start, jeżeli się z niego zarejestrujecie, czyli jakieś 4,50 i dodatkowo macie kod neutral, którego możecie używać dowoli i daje wam on 3% zniżki. W tym momencie możemy sobie wybrać tutaj na przykład Battlefielda 2042, no i jak widzicie jest on w przedsprzedaży. Jeżeli jesteście zalogowani, to możecie go kupić za 207 zł, ja w tym momencie nie jestem, więc wybieram tutaj tą opcję, ale polecam, tak jak mówię, się zarejestrować z tamtego reflinka. Klikamy przedsprzedaż, no i pytają nas, czy mamy jakiś kodzik rabatowy. I oczywiście klikamy tutaj, wpisujemy neutral i dostajemy 3% zniżki, więc myślę, że naprawdę, naprawdę warto. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem. Bardzo ważny kciuczek w górę. Widziałem, że wczoraj ktoś tam napisał w komentarzu, że jak może zostawić kciuka w górę w pierwszej minucie filmu, jak to jest ocena filmu, on musi dopiero zobaczyć, jak to jest. Więc jak chcecie, zostawcie ją teraz, zostawcie ją na koniec filmu, bylebyście po prostu zostawili, ocenili, bo to pomaga. Oczywiście subik z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. No i wbijajcie na Twitcha, wbijajcie na Discorda, linki są w przypiętym komentarzu i opisie. Więc myślę, że powolutku możemy zaczynać. I tak, jeżeli chodzi o tego maga, no to 4000 grzybów około mi poszło, to może od tego zacznę. Około 4000 grzybów na szukanie itemków. Oprócz tego, jak sami widzicie, jeszcze sobie tutaj uzupełniłem płotki na ponad rok. To też jakby trzeba wliczać, bo na to mi też poszło chyba z 400 grzybów czy coś takiego. Natomiast no około 4000 grzybów i maksymalne runy znalazłem wszystkie oprócz runy w broni. Niestety miałem dużego pecha, jak widzicie, tych broni tutaj mam sporo nakupowanych. Było ich jeszcze więcej, jeszcze dużo też nie kupiłem, tylko po prostu wylosowałem w sklepie, no i najpotężniejsza, najmocniejsza, powiedzmy, runa, jaka mi się trafiła, to było 58%, tutaj jak widzicie w tej gitarce ją mam w tym momencie, także no tych 60% niestety nie znalazłem, już nie wspominając o pachołkach, pachołki tutaj tu ma 48, tu ma 57, no i tu w ogóle Kunegunda ma 36, to w sumie mogę im zmienić, to czekałem na odcinek, żeby pozmieniać na te chociaż 57, jak widzicie tutaj mamy w dwóch broniach, więc tak, poczekajcie, ten ma 57, no to wszyscy, cała trójka, można by powiedzieć, będzie miała właśnie 57, to od razu zrobimy. No bo to na pewno pomoże w lochach, a dzisiaj jeden loch dość istotny chcę właśnie zrobić, więc no tak jak mówię, nie wspominając o pachołkach, to nawet dla samego siebie tej 60 nie mogłem znaleźć. Coś tam, powiedzmy, ja jestem taki perfekcjonistą dość, więc troszeczkę mnie to, można powiedzieć, boli, ale stwierdziłem, że już nie ma co się napinać, że teraz już 58% na 60 to nie jest ogromna różnica, która tam by jakąś w lochach zrobiła nie wiadomo co, więc po prostu teraz myślę, że na spokojnie poczekamy sobie nawet i do legendarnego lochu. Jak wiemy, podczas legendarnego lochu leci ogrom dosłownie itemów epickich, zwykłych, więc po prostu wtedy na pewno jakaś tam brońka, przynajmniej jedna, mam nadzieję na więcej, nam ta 60 poleci. Skipy jeszcze w arence kupuję, jeszcze myślę, że tak gdzieś do S120 może na skipach dolecę i później już sobie daję totalnie spokój, jeżeli chodzi o arenę, jeżeli chodzi o grzyby w arenę, bo coś tam jeszcze będę skipował od czasu do czasu, ale mówię, do około S120 jeszcze sobie może te skipki pokupuję. No i dobra, jeżeli chodzi o resztę run, no to jak widzicie, legendarne artefakty 50, PD10, łączna odporność w ogóle nam poleciała 3 razy 25, też bardzo dużo 24 mi leciało, więc no mówiąc szczerze, no wszystko mi się poszczęściło oprócz właśnie tej nieszczęsnej broni, więc jak widzicie, no łączną odporność również mamy 3 tutaj maksymalne, mamy ulepszoną jakość plus 5 i mamy punkty życia 15, więc no tak naprawdę wszystko tutaj jest tak, jak być powinno, już nie musimy w ogóle używać stojaka do robienia misji, teraz stojak może być tylko jako dodatkowe miejsce na ewentualne epiki i właśnie tak w tym momencie jest. Co tu się więcej pozmieniało, to chyba nie za dużo, tak szczerze wam powiem, akademia cały czas rozbudowywana,
Tutaj, aha, no mam kopalnię 15, póki co mam tylko 3 gemy, jeżeli się nie mylę, z tej kopalni 15. Czekam sobie teraz, tak naprawdę czekałem na event twierdzy, który będzie w tym tygodniu, ale chyba jednak poczekam sobie na Black Friday, bo jeżeli mają lecieć faktycznie te i czarne, i pomarańczowe gemy, to ja po prostu wtedy sobie polecę. Wydobędę te pomarańczowe gemy i wtedy będę miał już te same duże z tej kopalni 15, no bo teraz jak będzie event twierdzy, to mi będą też leciały po prostu inne, na wszystkie tak naprawdę cechy, do wszystkich tam i na pachołki, wiadomo, inteligencja, zręczność i tak dalej, więc po prostu się wstrzymam, myślę, jeszcze ten jeden tydzień, bo mi się w zasadzie nigdzie nie śpieszy. Dobra, no i co, chyba możemy przejść do lochów, bo lochów nie ruszałem po zmianie tych runek i może zaczniemy sobie od portalu. Chociaż portalu raczej nie kliknę, to możemy spróbować, tutaj skipnę. O, no akurat podobna sytuacja jak we wczorajszym odcinku. Kto nie widział odcinka zabójcy, to może sobie obejrzeć. No niestety, no. Przed lochami dobrze by było go pokonać, ale się nie udało, zostało 2%, więc najprawdopodobniej jutro ten portal sobie już ubijemy, no ale no szkoda. Mniejsza z tym, ok, lecimy dalej. Co mam tutaj, oczywiście otwarte procenty na te nasze lożki. No i przede wszystkim z tego co widzę, mam tutaj na Atenę 20%, więc ona raczej, no, powinna dość szybko, matematycznie w 5 prób powinna paść, zobaczmy, trzecia, czwarta, piąta. No niestety się nie udało, ale ona też, tak jak mówię, no powinna dość szybko nam paść. W ogóle, kurde, coś długo nie pada, jak na to, że jest 20%. Jeszcze tu sobie zajrzę, czy na pewno mam wszystko zaczarowane tak jak być powinno. Tu nie mam póki co czaru na amulet, to wiadomo, jakoś po 400 levelu myślę, że zaczaruję. No i nie mam czaru na buty, bo i tak używam klepsyr do skipowania misji, więc po prostu mi nie jest on potrzebny. No i dobra, i lecimy do tej Atenki, no i zobaczmy. Powinna ona, tak jak mówię, paść nam szybko. Mamy na nią no 22% w tym momencie, więc to jest naprawdę ogrom. No i okej, padła, więc jak najbardziej git. Lecimy sobie dalej i zapisujemy tą Atenę. Teraz tak, kolejna rzecz, na którą mam naprawdę duże procenty, to jest karczma mrocznych sobowtórów. W ogóle teraz dopiero jak wszedłem sobie w te lochy, to zauważyłem, że to już jest 10. przeciwnik, więc tą karczmę, jeżeli chodzi o światło, zamkniemy już. Zostanie nam tylko i wyłącznie mrok, no ale w mroku, żeby ją zamknąć, to jeszcze jest naprawdę długa droga przed nami. No i mamy tego Fidgeta. Fidget jest magiem i tak jak mówię, na niego mamy znowu no prawie 3%, więc on również bez tam większych problemów powinien paść. Dokładnie, mamy osiągnięcie odblokowane, awanturnik w tawernie, no i jest jak najbardziej w porządku. Dobiliśmy też 370 level dzięki temu, mamy jakieś buciki plus 10, one nie są jakieś super, ale będą oczywiście, chociaż to jest za 10 baniek, to może na razie je weźmiemy tu, albo pójdą do kibla, albo pójdą do wiedźmy, jeszcze się okaże. Tego Fidgeta sobie również zapiszemy. Aha, on nam się tutaj nie pokazał, ale okej, to wiecie co, powinno to tak zadziałać, dlatego że to i tak był ostatni, dokładnie. No i dobra, i dwa lożki, na które mieliśmy tak naprawdę najfajniejsze procenty, już mamy zrobione. Jeszcze na 13 piętro mamy duże na Hemoridor, na Esteros w mroku, z tego co widzę są fajne, ale dzisiaj chciałbym, zanim do tego przejdziemy, chciałbym się skupić na 13 piętrze w mroku, dlatego że tam mamy 10, jak widzicie. No i pokonując tego 10, będziemy mogli złapać kolejnego peta, czyli tutaj Diabłoczort, no wiadomo, no tutaj tak naprawdę jedyne pety, których nam teraz brakuje, to jest właśnie ten Diabłoczort. Tutaj jeżeli chodzi o wodę, no to ukończyć ten Esteros, to jest właśnie Poseidong. No i jeszcze czego nam brakuje, to tutaj za tą kopalnię 20 tego Triceracloca. Myślę, że jego z tych trzech jako ostatniego zdobędziemy, aczkolwiek wydaje mi się, że no jakoś to pójdzie, nie? Mam nadzieję, że dzisiaj po prostu to 13 piętro pokonamy. A druga sprawa, myślałem szczerze mówiąc, że jak tutaj te runki już są na tak fajnym poziomie, zwłaszcza w tej broni, to że tutaj ten Esteros nam już padnie, bo jak wiemy, jak obrońcę pokonamy, to niepalna również powinna nam paść bez raczej dużych problemów. Natomiast patrzę tu w kalkulatorku, że jeżeli chodzi o Esteros, to mam not possible, więc no niestety ten wojownik jeszcze jest dla nas za mocny, także nie próbujemy. No i lecimy do 13 piętra. Włodzimierz Motowładny, na niego miałem 0,60%, 0,70 w sumie nawet. Natomiast teraz pamiętamy, że zmieniłem runy tym pachołkom. Co najważniejsze, zmieniłem Kunegundzie runę. No i dokładnie, tak jak myślałem, po zmianie tych run zdaje się, że te procenty bardzo, ale to bardzo wzrosły. No i Włodka Motowładnego udało nam się pokonać. Mamy jakiś naszyjnik na siłę, plus 29 i od razu łączna odporność, zobaczcie,
23. Bardzo bym się cieszył, jakby mi z lochów poleciała jakaś broń z runą 60%, ale no to jest, akurat na to jest bardzo malutka szansa, ale ten wisior jak najbardziej podmieniamy, bo tutaj też powoli staram się kompletować pachołką właśnie łączną odporność, żeby już miały komplet te nasze pachoły. No jak widzicie, Kunegunda już to ma. Jeżeli chodzi o Magusia, to coś tam mu zacząłem kompletować, ale jeszcze się bardzo na tym nie skupiłem. No i tutaj Barbarowi oczywiście jak najbardziej to myślę, że pomoże. Dobra, więc lecimy tutaj cyk, cyk i na razie jest git. Bardzo sprawnie nam to wszystko poszło, tak jak mam być szczery. Myślałem, że więcej będziemy musieli na to wydać. Czyli okej, czyli teraz chyba mogę lecieć według właśnie kalkulatora, na co jeszcze mam fajne procenty. Na Hemoridor, nieumarła armia, powinna nam paść w miarę łatwo, więc ją sobie klikniemy. To jest w ogóle już 424 level, ej. Ja jestem przyzwyczajony jeszcze z zabójcy, że no te hemoridory, te szkoły magii, to wszystko mi dają jeszcze niewielkie ilości expa, ale tutaj już powoli jest ten etap, że dosłownie każdy lock daje nam 300 milionów, więc no chcę to po prostu kliknąć, nie? Chcę to zrobić, bo może jeszcze jest jeden albo nawet dwa przy dobrych wiatrach level udałoby nam się wbić. Muszę pamiętać, żeby złapać tego pupilka, to już będzie, tak jak mówię, 81 pupil, więc fajnie, że nam tak szybko wyszło, no ale mówię, raczej myślę, że no jak mam tutaj 0,60% było na tego Włodka tam w tym roku, a jeszcze właśnie te runki doszły zmiana. Ja w ogóle myślę, że te runy zmieniłem już, a się okazało, że po prostu zostawiłem, zapomniałem totalnie już na tym epiku, bo też w sumie tak powiem wam, że zmieniałem te itemki, szukałem tych maksymalnych runek w niedzielę wieczorem, też wam chciałem z tego nagrać, ale nie miałem bardzo czasu w weekend, więc na sam koniec w zasadzie ich szukałem i tak na szybko, nie? Na szybko wziąłem sobie tutaj tylko właśnie te potki. Jeszcze przy okazji, jak i tak szukałem tych itemów, to potek stwierdziłem, że uzupełnię na rok, tak jak na każdym innym koncie, oprócz tam zabójcy, żeby już mieć to z głowy, nie? Bo tak tych potek nie miałem na jakoś bardzo długo. No a wiadomo, że z każdym levelem te potki będą droższe, więc jakby... Sami wiecie, jak to działa. Lepiej je kupić wcześniej niż później. Najlepiej to je w ogóle kupić na jakimś, nie wiem, 50 levelu na długo. No ale raczej człowiek o czymś takim nie myśli na takim etapie. No i okej, troszkę na niego poszło, ale udało się pokonać. Udało się kliknąć i dostaliśmy jakąś broń. Kurde, jakby to była 60, jeżeli chodzi o runę. No to nie wiem, ale zobaczmy. A, 49, dobra, to nieważne. Kolejna dycha, to weźmiemy tutaj na górę. No dużo, dużo brakowało do 60 akurat. To nie da się ukryć. No i dobra, teraz mamy 13 piętro. Tutaj mamy tego anioła apokalipsy Alexa. Na niego również, z tego co widzę, są bardzo podobne procenty. No i zobaczcie, a ten nam padł znowu po około 3 grzybach, czy tam 4. Więc, a procenty były na Hemorider nawet miałem większe. Także no widzicie, jak to działam. No ale tak to po prostu działa, no i trudno. Dobra, tu mamy kolejne coś za dyszkę i zobaczcie, że nie mamy już miejsca. Czy ja mam w ogóle na tym coś, co już było wrzucone do kibla? Bo szkoda by mi było tak po prostu to wyrzucać. Znaczy no rozmontuję po prostu sobie, z tym, że dzisiaj już rzucałem do... A nie, nie wrzucałem dzisiaj do kibla, dobra. Bo na zabójcy wrzucałem, okej. Mylą mi się te postacie, już za dużo powiem wam, tego jest troszeczkę. No ale dobra, spoko, to na razie wyszło w miarę git. No i co my tutaj teraz mamy na Lokiego, tylko że na Lokiego mamy niecały 1%, także to nie jest jakoś dużo i on nam nawet nie da jeszcze niestety 300 milionów expa, ale okej, możemy troszeczkę popróbować go tutaj kliknąć. To jest zabójca, z tego co wiem. No mag na zabójce powinien sobie w miarę fajnie poradzić, zwłaszcza że to są lochy. No bo jednak tutaj jak jakimiś krytami fajnymi machniemy, no to na pewno wyjdzie to git. Oczywiście oprócz szukania maksymalnych runek również się przebrałem na tym magu. Przede wszystkim zmieniłem broń, ale każdy itemek, który mi tam jakoś bardziej odstawał, zmieniłem po prostu, żeby tam nie było, wiecie, problemów. Skoro i tak szukałem tych maksymalnych run, no to dlaczego by tego nie zrobić? No i tak jak mówię, no jakoś to poszło, nie? No i jak widzicie, jakiś progresik sobie robimy już. Prawie 371 level wbity. Zobaczmy, czy tego Lokiego uda nam się kliknąć. No liczę, że tak. Co nam tu jeszcze zostało? 13 piętro już mamy kliknięte. W zasadzie to nam został tylko Esteros w mroku. Tak, z tego co widzę. Na niego jeszcze mamy fajne procenty. Nie są one co prawda jakieś bardzo duże, ale pamiętajmy, że to jest mrok, więc na pewno są one większe niż tutaj mam na drugim monitorze, gdyż po prostu no te bronie zmieniłem, nie? W sensie runki zmieniłem pachołką, więc na tego Holundra również to powinno być ok. No ale najpierw musimy pokonać Lokiego, który, no jak widzicie, stawia niestety dość duży nam tutaj opór, co nie jest zbyt fajne, no ale mogłem się tego spodziewać, biorąc pod uwagę, że na niego nawet nie mamy 1%, tylko mniej.
No i pamiętamy, że ten Loki, dobra, padło i mamy 371 level, super. I pamiętajmy, że ten Loki jest też, bo ja w ogóle jeszcze mam tornado przecież. Tornado jeszcze na pewno jakoś popchnę, zapomniałem. Z tym, że właśnie ja nie mam za dużo miejsca i pytanie, czy ja chcę w ogóle to tornado teraz klikać, bo po prostu, no i tak pójdą do zmarnowania te itemy, a teraz już raczej będą mi leciały same po 10 baniek albo okolice 10. Więc nie wiem, może sobie odpuścimy, ale to jeszcze zaraz. Na razie jeszcze wejdziemy do tego Holundra. Holunder, wojownik, no i dokładnie to co mówię, no zobaczcie ile, jak te runy po prostu działają, że na lochy, które mieliśmy przed zmianą runu u tak naprawdę wojownika i Kunegundy, czyli zwiadowcy, na lochy, które mieliśmy 0,60% około, teraz nam padły po dosłownie kilku grzybach i jeden i drugi, więc no różnica jest ogromna, tutaj czapkę mamy. Nową zmieniałem chyba nawet podczas przebierania właśnie w ten weekend epicki, więc dobra, lecimy dalej. Teraz mamy drogogroźnego. Drogogroźny chyba też nam padnie, bo to jest raczej dwóch podobnych przeciwników, o ile się nie mylę, więc oboje wojownicy, także tutaj też raczej powinniśmy go ubić, nawet już bez sprawdzania w tym nieszczęsnym kalkulatorze. Jeszcze sobie raz przeskanuję tego maga, o ile ten drogogroźny nam padnie w miarę szybko, bo jeżeli nie, to już sobie po prostu odpuszczę, ale jeżeli padnie jakoś za chwilę, powiedzmy, to jeszcze raz sobie tego maga przeskanuję, jeszcze może na coś tam mi się fajne procenty pokazały, bo sami wiecie jak to wygląda. Nieraz, w ogóle śmieszna sprawa, że karuzela z idolami działa tak, że na przykład na 12 w karuzeli z idolami ludzie mają tam 0,5%, 0,20%, 12%, przypominam, o, kolejna broń, zobaczymy zaraz, co to nam się wylosowało, a na ostatniego mają na przykład 90%, dlatego, że te lochy są tak dziwnie zbalansowane, że 12 jest 100 razy akurat dla nich silniejszy niż właśnie 20, czyli ostatni. Zobaczmy, 58%, no niestety, no brakło 2%, ale no szkoda, szkoda, kurde, no już chciałbym mieć to 60%, już te pachołki to tam na spokojnie kiedyś dobiję, to się nie śpieszy, no ale już u siebie lepiej. Lepiej to po prostu by wyglądało, jakby te 60% nam wpadło. No ale trudno, zobaczmy. O, broń o wiele lepsza, zobaczcie. I nie musimy runki od razu zamieniać, bo jest nawet lepsza, więc super. Odzyskujemy sobie od razu klejnot, robimy to cyk, cyk. No i tutaj możemy zaczarować w ten sposób. No i dobra, i na razie jest ok. I tak jak wspomniałem, jeszcze sobie tutaj wejdziemy do właśnie tego kalkulatora z lochami. Ja się tu zaloguję jeszcze raz. Tutaj cyk, zaraz mnie pewnie wyloguje. Wy tego oczywiście standardowo nie widzicie. I zobaczymy, czy jeszcze może na coś mamy fajne procenty. Brakuje nam pół levela do kolejnego levela, 372. Fajnie by go było wbić, wiadomo. Dużo bardzo osób w ogóle zauważyłem na tym W50 stopuje lochy w okolicach właśnie 365 levela, 370. Z tego co pytałem, trochę jestem taki dociekliwy, więc mnie to ciekawi, dlaczego oni tak robią. Z tego co dopytywałem, to większość z nich to jest po prostu graczami na expa, więc oni teraz już będą samą mawkę klepać do prawie 500 levela i w okolicach 500 właśnie dobiją te lochy i dobiją ten level. Natomiast dużo osób to robi, nie? I mnie dziwi, że aż tylu graczy jest, którzy idą po prostu w expa zamiast w golda, no ale to wiadomo, każdego indywidualna preferencja. Dobra, na Hemoridor mamy 2% i na nordyckich bogów mamy 33%, bo z tego co widzę, to jest po prostu... na Esteros już w ogóle mam not possible, jeżeli chodzi o mrok, bo Ymir to jest po prostu berserk, więc wiadomo, że no magiem na berserka będzie nam dość prosto. Okej, więc wbijamy od razu, lecimy tutaj, mamy tego Ymira, no i dokładnie, to jest to i prawie już 300 milionów expa nam poleciało. Ile? No, klata dość droga, powiem wam, ale sprzedamy ją tak, no niestety wiedźma jej dzisiaj nie chce. No i dobra, i szczerze, teraz mamy węża Midgardu, to chyba jego już raczej nie klikniemy, to jest zwiadowca. No, myślałem, że to jest kolejny berserk, ale chyba 9 i 10 w tych nordyckich bogach to jest berserk, z tego co kojarzę. No i dobra, i teraz mamy jeszcze na Hemoridor 2%, z tego co widzę, Szelantula, i ta Szelantula da nam 300 milionów expa i tym samym wbijamy 372 level, jak sami widzicie, więc bardzo, bardzo w porządku, to sobie zapisujemy, o, w ogóle o tych zapomniałem, no i okej, w zasadzie jest jak najbardziej git, tu znowu za 3 banieczki, znowu sobie to sprzedamy, w zasadzie, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo w porządku, jeżeli chodzi o ten progres, wiadomo, że to już nie będzie nie wiadomo co, bo to już nie jest etap
zabójcy, czyli tam gdzieś okolice 300 poziomu, żeby po prostu te levele wpadały jak szalone, ale i tak progresik fajny zrobiliśmy. 2,5 bodajże levela albo coś takiego wbiliśmy. Lożki, na które miałem fajne procenty, też kliknąłem. 373 już raczej nie dobiję, więc tutaj nie ma sensu w ogóle tornada klikać. Jak będę miał trochę więcej miejsca w ekwipunku, to może to tornadko wtedy coś tam postaram się ruszyć. No ale teraz jesteśmy opakowani epikami właśnie tutaj do kibelka. Nie śpieszy mi się, szczerze mówiąc, nie śpieszy mi się z tym tornadem. Jak nie teraz, to za jakiś czas. Tak o, po prostu, nie? Jest git. Ja jestem osobiście bardzo, ale to bardzo zadowolony. Okej, więc teraz sobie obejrzymy te lochy i chyba będziemy kończyć ten odcinek. Troszeczkę wyszedł krótszy niż wczorajszy, na przykład zabójcy, ale myślę, że to nic. Tu mamy ten portal do piekieł. Zobaczmy w ogóle, jak to wyglądało, bo patrzcie, on miał bardzo dużo HP. Mi te portale tym magiem tak dobrze nie idą. Często tutaj zbijam dość mierne, szczerze mówiąc, ilości, jeżeli chodzi o po prostu obrażenia w tym portalu, a tutaj, no zobaczcie, no dwa bardzo fajne krytyki, nie? Dwa krytyki, które mu zbiły prawie połowę HP, no ale niestety, no troszeczkę brakło, mam nadzieję, że żeby się jutro nie okazało, że nie zbijemy tych 12%, które tam będzie miał, bo to też będzie dość śmieszne. Dobra, portali do piekła zapisałem, co prawda, ale wam odpuszczę. Zobaczmy tą Atenę. Na Atenę mieliśmy 22%, a mimo to męczyliśmy się z nią dość długo, no ale udało się ją kliknąć. 330 level, więc ona jest w ogóle magiem. 330 level, więc to nie są jakieś tam ogromne ilości expa, jak widzicie 123 miliony, no ale skoro było na nią dużo procent, to dlaczego by jej nie ubić. Teraz mamy fenomenalnego Fidgeta, czyli bossa. Bossa tego tej właśnie karczmy mrocznych sobowtórów. Bardzo fajny lock, bardzo mi się podoba. Już przed 300 levelem możecie go ruszyć. Jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie. Ciągle nawiązuję, nie wiem czemu, ale to wiecie. No i teraz, jak widzicie, możemy ją zamknąć w okolicach 370. Każdy przeciwnik daje 300 milionów expa, więc tak jak mówię, no loch bardzo, bardzo przyjemny. No i kolejny, który przyspiesza, można by powiedzieć, ten nasz progres. No i jak widzicie tutaj dwa krytyki, no to jest bardzo, bardzo to widzę, że podobna jest schemat działania, co w sumie w większości nowych lochów, że po prostu ci przeciwnicy mają mało HP, ale za to dużo biją, nie? No i dobra, udało się go pokonać, lecimy dalej. Mamy teraz Włodka, Włodek padł równie szybko, no i okej, Barbar nie zrobił mu prawie nic, Magoś w zasadzie też, no i zobaczmy, 200 milionów HP, no i Kunegunda zbiła, jak widzicie, chyba tam 101 milionów około, więc no dużo. No i my teraz go dobiliśmy, co prawda mało HP nam zostało, ale widzieliście, że grzybów na to poszło bardzo malutko, więc tu jestem zadowolony. No i tak jak wam mówiłem, tego diaboczorta będę mógł sobie już złapać, z czego się bardzo cieszę, no bo już tu powolutku dobijamy te ostatnie pety do 200 poziomu. W sumie to mogę nawet na odcinku zrobić wam walki. W świetle nie ma tego problemu, bo w świetle od razu sobie zaczniemy karmić jednoroga. W ziemi będzie problem, w ziemi będzie duży problem, dlatego że no tak jak mówię, no do tej 20 kopalni to jeszcze mi troszkę brakuje. Ja tutaj, tak jak mówię, na razie stawiam na akademię, później może nawet skarbiec bym podbił trochę, bo mam tylko na 10 i ewentualnie tą kopalnię dopiero później, więc tutaj jeszcze troszeczkę czasu potrzeba, żeby właśnie tą kopalnię sobie na ten 20 poziom dobić, więc wygląda na to, że po prostu będę musiał karmić Szczerbuna, a jak tego Triceracloca sobie złapiemy, to na niego przejdę, no bo szkoda tych dni, nie? Po co mam trzymać jedzonka, jak mogę karmić najpierw Szczerbuna codziennie, powiedzmy 3 razy, i potem sobie skipnąć na Triceracloca, i potem jak tego dobiję do 200, to zacznę z Szczerbuna, no bo chodzi o to, żeby cały czas je karmić, nie? Bo to już, jeżeli chodzi o PvP, no to sami wiecie, jak to wygląda. Więc tak wygląda ziemia, ogień. Tutaj właśnie też może być problem, bo tu musimy ten portal ukończyć, no a z tym sami widzicie po dzisiejszym portalu, że to wcale nie idzie tak super. No i jeżeli chodzi o wodę, to tak jak mówiłem, jest ukończenie tego Esterosu. To myślę, że dość szybko zrobimy. Raczej to będzie, tak jak mówię, kolejny pet od razu po tym, którego sobie teraz złapiemy. No ewentualnie jeszcze tutaj jakieś zimy czy coś, ale to tam, to już niebawem. Dobra, no i możemy lecieć, zobaczmy. Dzisiaj mamy mrok, tutaj Klaus i kogo byśmy... Kurde, no wodę mam strasznie słabą, ale on nie ma jakiegoś tu mocnego żywiołu, więc spróbujemy tą wodą. Może by się jakoś udało, chociaż nie wiem. Tak wam powiem, tu mamy tego Szlałwęża, Omnibuma. No i dobra, no 114 na 116, więc no tutaj kwestia
uników. Kto zrobi więcej? No niestety Jadon zrobił więcej. Dobra, no to trudno, nie udało się. O, tu w ogóle jeszcze słabszy przeciwnik. No mogłem się wstrzymać z tą wodą, ale to jest taka loteria, że sami widzicie. Dobra, tu powinniśmy wygrać. Tu, o, w ogóle Paul ma strasznie niski ten level. No i tutaj, zobaczcie, 413 poziom ma. Mocny, mocny zawodnik. Ale spróbujemy światłem i dokładnie powinniśmy pokonać ten magus, jednak na zwiadowców tutaj ten Heraldon jest bardzo mocny. Czyli 4-1, w sumie tragedii nie ma, jesteśmy na 29 pozycji w tym momencie, także nie ma tutaj tragedii. 80 pupilków, 81 będzie dzisiaj wieczorem, jak sobie kliknę aweczkę. Dobra, wracamy do tych naszych lochów. No i zobaczmy teraz nieumarłą armię. Z nią chyba najdłużej się męczyliśmy, tak szczerze, ze wszystkich lochów. A nie, jeszcze Loki był, chyba z Lokim troszeczkę dłużej, ale porównywalnie. No to jest wojownik z bardzo dużą ilością życia, więc wcale to nie było takie proste, no ale zobaczcie, że tak czy siak udało się go pokonać. Teraz mamy tego Alexa, anioła apokalipsy, to jest wojownik, no tutaj tak samo, no małutko HP ma, ale bardzo nas mocno bije, ale krytyki z naszej strony potężne, bo jesteśmy potężnym magusiem i udało się go kliknąć. Teraz mamy Lokiego, myślę, że przez to, że tą łączną odporność sobie skompletowałem już w komplecie po prostu, no to dzięki temu tego Lokiego też nam się udało kliknąć, no bo oni tutaj biją, jak wiemy, jeżeli chodzi o górę Olimp i tutaj o nordyckich bogów, no to oni biją jakimiś żywiołami, więc ta łączna odporność na nich jest bardzo, ale to bardzo istotna. Dobra, teraz Holunder, zobaczmy, no Barbar nie zrobił za wiele, Maguś coś tam dziabnął, ale też nie za dużo, 162 miliony, no i Kunegunda prawie 100 milionów i my go tylko dobiliśmy, więc no bardzo to było łatwiutkie. I teraz zobaczmy, tutaj tak samo, Barbar nie za wiele, Maguś znowu troszkę tam dziubnął, ale nie za dużo. No i zobaczmy, o, tutaj nawet Kunegunda, patrzcie, że nie zrobi jakoś bardzo dużo, ale zobaczcie, że ten mag, kurde, fajne ma te kryty, nie, on mocno bije. No i w ogóle dzisiaj nam chyba dwie bronie wypadły, z tego co widzę, tak, no, bo tutaj założyliśmy jedną Kunegundzia, drugą, a to w ogóle zaczarowałem, chyba zaczarowałem, tak, a drugą mamy tą, no i niestety, więc była szansa na runkę 60%, no ale niestety się nie udało. Dobra, no i teraz mamy Ymira na sam koniec, tak jak mówię, to jest berserk, więc tutaj, no dokładnie, kryt jeden potężny z naszej strony, no i on praktycznie jest złożony, no i właśnie to jest 33% na bossa, nie, że jeden grzybi padł, a na Atenę mieliśmy 22 i troszkę ją tam musieliśmy mimo wszystko poklikać. No i zobaczmy tą szelantulę, która dała nam tak naprawdę dzisiaj 372 level. No tu dużo krytyków i też nie wyglądało to wcale, jakby to było jakieś nie wiadomo jak trudne do zrobienia. No i okej, to wszystko, więc ja osobiście jestem zadowolony, fajny progresik na tym magu i teraz się wstrzymujemy. Teraz wymiana gemów przede wszystkim, bo bardzo dużo tu jeszcze mamy z 10 kopalni, a już mam 15, jak sami widzicie. No i w zasadzie co, no jakoś to się będzie rozwijało, no już tutaj wchodzimy w późniejszy etap gry, więc na spokojnie będziemy to wszystko, tak jak mówię, rozwijać. Wszystko, ja wam dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i wbijajcie oczywiście na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie. Ten kciuk w górę koniecznie, nie zapomnijcie o tym, subik również, powolutku rozbijamy ten kanał, więc jakoś to będzie szło. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!